Niedługo już koniec zimy. Z radością czekamy na wiosnę. Tak dzieje się co roku od wieków. A teraz rozwiąż zadanie, które dla ciebie przygotowałem, a dowiesz się, czym dokładnie będziemy się zajmować. Uporządkuj zielone liście od najjaśniejszego odcienia do najciemniejszego i zawieś je na gałęzi. Odczytane sylaby dadzą początek hasła. Następnie. Ułóż słoneczka od najjaśniejszego odcienia do najciemniejszego. Odczytane w tej kolejności sylaby będą drugą częścią hasła. Zakończenie hasła uzyskasz po ułożeniu dzwoneczków konwali od najmniejszego do największego. Yeah! Pożegnanie zimy to stary zwyczaj. W całej Polsce najczęściej praktykowany jest ten sam obrzęd. Jaki? Dowiesz się, gdy wykonasz ćwiczenie. Odczytaj hasło ukryte w koralach. Pierwszy wyraz to jasne korale, drugi wyraz to ciemne korale. Wystarczy tylko przeciągnąć litery do pola na hasło, odczytując je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozpocznij od koralika przy zapięciu. Wstaw do pola na hasło litery odczytane we właściwej kolejności. Yeah! Teraz już wiesz, co to jest marzanna i z czego można ją zrobić. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na jej temat, kliknij strzałki. Marzanna zwana jest również moreną, śmiercichą, śmiertką, dusiołką. To symbol śmierci, chorób, złej zimy. W czasie obrzędu należy marzannę zniszczyć, aby odegnać złe rzeczy związane z zimą. Kukłe marzanny kiedyś robiono głównie ze słomy, którą następnie ubierano strojnie, kolorowo. Marzanny mogły też mieć na szyi korale, włosy splecione w warkocze, a na głowie wianek. Czasem ubierano je w biały ślubny strój. W niektórych regionach towarzyszył jej marzaniok. Czyli kukła ubrana w zniszczony łachmaniarski strój męski. Współcześnie marzanny często wykonuje się z kolorowej bibuły. Gaiczek zielony, pięknie przystrojony? Dalej nie rozumiem o co chodzi. To jest początek przyśpiewki, która śpiewana jest w czasie obrzędu chodzenia z gaikiem na powitanie wiosny. Gaik zwany też maikiem albo nowym latkiem, to gałązka lub fragment sosny czy świerka, przystrojony wstążkami, koralikami, świecidełkami. Dziewczęta chodzą z nim i radośnie śpiewają. W zamian dostają datki. Dawniej były to najczęściej jajka. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak może wyglądać taki gaik, kliknij ikonę aparatu. Opowiadała, że z przylotami bocianów związane są różne wróżby: czy rok będzie szczęśliwy, jaka będzie pogoda i tym podobne. Masz rację. Wróżby związane były z pierwszym pojawieniem się bocianów na wiosnę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie to były wróżby, kliknij na zdjęcia. Jeżeli zobaczysz po raz pierwszy w danym roku bociana, który stoi na jednej nodze, to rok będzie bez sukcesów powodzenia. Jeżeli zobaczysz po raz pierwszy w danym roku nisko latające bociany, to wiosna będzie późna i słodna. Jeżeli zobaczysz po raz pierwszy w danym roku wysoko szybujące bociany, to wiosna będzie wczesna i słoneczna. Jeżeli zobaczysz po raz pierwszy w danym roku bociana szybującego, to rok...